Teraz zajmiemy się kadrami z Muzeum Księżniczki w Morawskiej Trebowej. Po wpisaniu takiego hasła w przeglądarce znajdziecie stronę, na której podane są wszystkie niezbędne informacje związane z tym miejscem, w tym ceny biletów. Mi udało się zwiedzić obiekt za darmo w ramach wizyty studyjnej w czerwcu. Oto kilka ujęć z tego słonecznego dnia. Podróżowanie po świecie nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki różnorodnym zbiorom egzotycznych przedmiotów można je zwiedzać w Muzeum Murawsko-Trebowskim. Przekonacie się tego Państwo na wystawie, w której oprócz rzadkich samurajskich mieczy z XV wieku i innych unikatowych przedmiotów dominuje prawdziwa mumia egipskiej księżniczki Hereret. Dziś bardzo cenny zbiór zgromadził i podarował miastu Ludwik Holzmeister, miejscowy rodak i mecenas. Jego podróże z zapachem Orientu prowadziły przez Indie, Birmę, Tybet, Japonię czy Egipt. Jest to pierwsza mumia w Czechach, dla której eksperci wykonali wizualizację 3D. Wyjątkowa interaktywna i multimedialna ekspozycja, ożywiona efektami dźwiękowymi, oferuje niepowtarzalne doznania. Zobaczycie oryginalny sarkofag z mumią i rekonstrukcją prawdziwej postaci szlachetnej Egipcjanki, która żyła między 945 a 715 rokiem przed naszą erą. W obiekcie znajduje się też tekturowa trumna z mumią i animacją jej twarzy. W języku angielskim trochę tutaj nagrałem, no tutaj o tych papirusach, o jakiejś takiej jeszcze historii właśnie. Nechte mu přinést 100 bochníků chleba, 100 čbánů piva, 100 balíků zeleniny a býka. Běžte a pomozte Rudžedet porodit ty 3 děti. Budou vykonávat skvělé úřady. Postaví vám chrám. W przyciemnionym pomieszczeniu pracownik muzeum włączy krótki animowany film, który w ciekawy sposób przedstawia jedną z historii papirusu Westcar. Nagrany jest w języku czeskim, szkoda, że nie ma napisów w języku polskim. Te kilka minut rozbudzi ciekawość nie tylko u najmłodszych osób odwiedzających Muzeum Księżniczki. Dominantą wizualną nowej ekspozycji muzealnej w Murawskiej Trebowej będą modele Abu Siru, czyli rozległej nekropolii starożytnych egipskich władców oraz piramida Sachura, która towarzyszyła udanej wystawie Królów Słońce w Muzeum Narodowym.